Cześć, witajcie ponownie. Jest to Let's Play z gry Super Castlevania 4 na Super Nintendo. Jest ze mną Seversi. Hej, witajcie. Ja jestem Madwest, no i zapraszamy Was do naszego filmu Zagrajmy W. Na początek małe wyjaśnienie. Przeszliśmy już kiedyś ten etap, ten cały blok szósty, lecz ja ze swojej gapowatości zapomniałem wcisnąć rekord. I niestety tego całego etapu nie ma. Tak, Teraz teraz. masz go włączonego, prawda? Oczywiście, oczywiście. No. No cóż, jesteśmy w bloku 6-2, tutaj przed jakimś tam failem. No co, jedziemy. Okej, tu się No właśnie. opuścimy. Teraz trzeba będzie uważać na niespodzianki. Co tego nietoperza? Planowałeś w ogóle jakoś ten etap? Ten nietoperz jest o tyle ciekawy, że jeśli skoczymy w lewo, to on się pojawi na jakiejś pewnej wysokości, jak na której byliśmy podczas skoku. Wy nienawidzę. Tak, twoi starzy kumple. Nienawidzę. O, O, i zaczynamy. twój stary kumpel. Jakieś anomalie. Tak. To jest co najmniej dziwne. W ogóle ten przeciwnik został jakoś przemyślany. Ci przeciwnicy, co teraz nadchodzą, matko. O, nie będę ryzykował. Bo jak już pamiętamy, tam w tym świeczniku na dole jest ulepszenie. Albo, bo nie wiem, bo serduszko już nie pamiętam. O, tu było ulepszenie. W tym Tu było sekreciku. ulepszenie, no właśnie. Teraz tak, Jednak co jeżeli tu? gdzieś nie znajdziesz łódka, to ci się to na nic nie przyda. Jeju, odbij się od tego ekranu. O. No. Następny, no. No. Nie można się opędzić od tych anomalii. Jeszcze od tych Dobrze, że się nie nacierających respawnują. na nas, nie wiem, gości weselnych, czy co, No, czy kim oni są. nie wiem. Dziwne, mówiłem, że ten etap no U nas sam tutaj sobie dziwny będą jest, jakiś przynajmniej ten blok 6-2. dwa nietoperki. Wow. Nawet ładnie ich pokonałem. Dokładnie. No. Idź, Teraz idź, to. idź, niszcz. Niszcz i kończmy już z tym. O! O! Uważaj, no właśnie. Trzeba chyba. Ech. Albo się trzeba cofnąć. To się pojawi z. Albo to trzeba puknąć od góry. Halo? Jest tam kto? Po prostu pójdziesz w lewo i to się z powrotem. Jest, pójdziesz i z powrotem, no. Respawn for the win. Tak. Wow. Ostrożnie. Bo cię zrani ten, no. Końcówka. Nienawidzę. Dobra, i szybkie skoki. For the win. For the fail. Tak. I dobrze. Zniszczyłeś. To jest koszmarny przeciwnik. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Wow. Dlatego mniej więcej. I teraz szybko. O, Tak ładnie jest. poszło. Dobra, zabezpieczę się na wszelki wypadek, żeby nie trzeba było powtarzać. Po raz 1500-900. Odcinamy już dość. Tak, znudziło nam się powtarzanie tych samych etapów, chociaż. No prawdę mówiąc, gry były kiedyś wymagające, jak teraz. Jest praktycznie safe w każdym momencie we współczesnych grach. A co miały pomyśleć gracz Ostatnio super. są checkpointy. Moment. O! Mało Ostrożnie! brakowało. Teraz za tą trumną, No jak właśnie. pójdziemy, to lepiej nie walczyć z nią, lepiej od razu uciekać. Ja,
Om. 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 Już. Tak w ogóle wiesz może, gdzie można w tej grze spotkać Life Upa? Jeden, tego One Upa raczej, sorry. Nie wiem. Tego momentu nawet nie lubię. O, to się cudem udało uniknąć. Tak, czerwone szkielety są nieśmiertelne. Odradzają się po kilku sekundach, jak je pokonamy. Tak. 6-3, no to już jest jakiś progres. Jakiś podstęp. Jak ktoś teraz mówi o polskiej reprezentacji, jest progres. Dobra, tu nic nie ma, ale poczekamy tego gościa aż ten. To jest ciekawe, widzisz? Jak pierwszy raz pokonujemy, to zabija... Aha. Dobra, gdzie nas cofnie? A, nawet niedaleko, ale ja chcę mieć swoją broń z powrotem. Gdzie ja zapisałem? Tutaj? Nie. Tu. Tu. O. No. Pamiętasz jaki tam był tak, numerek, bo nie zwracałem uwagi. Tak. 6. Okej. Okay. Dzięki. Będę pamiętał, teraz trzeba będzie to szybko przeskoczyć. To było bliskie spotkanie. Żadnej decyzji nie zostawiłeś. Co? Że nie zostawiłeś żadnej rysy na tych wlożkach. Taki byłeś szybki. Nawet nie popękałem. I znowu omną trubna. Ponieważ nie wiem jak trafię, zrobię sobie sejta tutaj. No właśnie. Jak mówiłem, nie wiem jak trafię. Trafiłem tak, że zabili mnie od razu. O! No? Można skorzystać z tego, że samo może wszystko. No. I przebijamy się przez kolejne szkielety. W ogóle nie widziałeś trailer do nowej Castlevanii? Co na Xboxa ma wyjść? Nie. Normalnie, ja nie wiem, czy będę ją specjalnie robił, bo ma być... Zrżnęli wszystko z God of War. System walki. No właśnie. Kombosy. Więc nie wiem, czy polubię, czy nie. Sprawda God of War. Lubiłem, ale niekoniecznie klony. Teraz tak, te łapy jakby nas przetrzymują na chwileczkę, ale nie musimy takiego ducha jakby pokonać. Ale on jest bardzo słaby, gdyż pada po jednym uderzeniu. Dziwne. Goście weselni, anomalie i teraz ręce i jeszcze trumny omnom. Nie warto się dalej przepychać, tam jest tylko serduszka. Dziwne for the win. O! Boss czy co? Albo po prostu jest strumien. Jak już dziwne, to ciągniemy do samego końca, co? Mhm. Ja bym się nie spodziewał, że ten stół może być przeciwnikiem, szczerze mówiąc. Moim zdaniem to są story ale... od pewnego pana z TVN-u. Tak, wszyscy rozumiemy o co chodzi. Oczywiście. Ej, no, to normalnie było prawie, że prosto w twarz. Tak. Tylko, że do tej twarzy zabrakło 2 piksele. Na szczęście. To nawet nam życie o. stuknęło no, dodatkowe. Co za... Ale po co nam to, skoro mamy save state'y? Właśnie. Przełamaliśmy się, używamy. Zaczęliśmy używać od tego let's play'a. I tutaj, proszę państwa, będzie... No. O. One up. Yes. Ło. Jeden z ultra nielicznych. Teraz to będzie boss, którego nie lubię za bardzo. Jest to tańcząca para. Tańcząca para ultra.
i precyzyjne skoki trzeba mieć opanowane do perfekcji. Muzyka się zmienia w walce z bossem bodajże, teraz jak jesteśmy w zamku. Save state for the win? No, nie ten save state. 4. Teraz znowu wkurzająca sekwencja ze stołami. Albo znowu nie ten co trzeba, wczytałem. Sorry, że tak nie, to był 4. 4, tak? Okej. Okay. Tak. Dobra. Wybaczcie te nasze przeskaki. Rurku. Ten stół jest nawiedzony. Tak. Tak, rozprawiamy się z nawiedzonymi stołami. Właśnie. No. Tutaj jest jakaś ręka prezenterów TVN-u, w tym musi być klątwa. Mana. Okej, zapiszę. I lecimy. Raz takie to na takich wkurzających bossów to bić i uderzyć jeden raz więcej niż przeciwnik. Spoko. Może nie tak blisko. Więc ten bić jest dość długi i w końcu można to wykorzystać. Okej. Okay. I koniec. A najlepiej właśnie tak złapać taki moment, gdy oni się przekładają od tego ruchu, który przejedzie przez ekran i dosłownie tak, no, schować się pod tym ruchem albo nad. Wtedy właśnie można uderzać do woli. No i jedziemy dalej. No, fajna muzyczka. Teraz z tego co pamiętam to będzie jakaś biblioteka. Tak, ten pan, którego przed chwilą pokonałem, może nawet nas zaatakować, jak jesteśmy na schodach. Tam spadaj tam z tymi toporami. Nie lubię i nie będę lubił. Co będzie tutaj bossem? Na pewno tutaj będą wylatujące książki. Przynajmniej wiesz, tak mi się co, tutaj wydaje. Akurat boss w tym etapie jest dość łatwy. No, będzie to typowy przerośnięty wojownik z mieczem. Tak w ramach spoilerów. A w ogóle może ospoilujmy cały następny... Wszystko następne co będzie i będzie okej. W ogóle nie będziemy musieli już się przyjmować fabułą do końca gry. No pewnie. Rozmieszczenie przeciwników, bossów, wszystkim. Krzyżyk. Czemu nie? No, wreszcie. Tak, atak pana X-Mena został udaremniony. O matko, co to ma być? Cóż, pokonanie przeciwników w tym podetapie wymaga pełnej koncentracji mistrza Zen. Gdyż jak te nasze książki, jak te książki się rzucają na nas, to musimy dokładnie wyczuć moment, w którym będą chciały nas zaatakować, tak jak na przykład teraz. O. Coś mi się nie udało. Może no, koncentracja... Za mało tej energii. Koncentracja mistrza Zen złamana.